W piątek Lucian Butę obronił swój pas IBF w kategorii super średniej, nokautując w 9 rundzie Jesse Brinkley'a. Walka była tak jednostronna, jak to wszyscy zakładali. Lucian Butę potwierdził swoją klasę, potwierdził też opinię, że wszyscy mogą tylko żałować, że nie ma go w Super Six. Tak naprawdę Jesse Brinkley był jego obowiązkowym pretendentem do tytułu, tak więc nie ma tutaj coś za bardzo narzekać na Butę, że akurat sobie takiego rywala dobrał, który tak naprawdę powinien boksować w wadze niżej, bo przewaga warunków fizycznych bardzo rzucała się w oczy w tej walce. Brinkley chciał coś zrobić, on przygotował się najlepiej jak mógł, ale umiejętności mu nie starczyło. Determinacja, wola walki była, ale poziom pięściarstwa między Rumunem a Amerykaninem to jest przepaść i tutaj nie można było w żaden sposób tego zniwelować. Nawet chyba w najgorszym dniu Butę i najlepszym Brinkley'a tutaj te dwa poziomy by się nie zbliżyły na tyle, żeby w ogóle jakąkolwiek wyrównaną walkę móc dać. Tak więc Butę zalicza kolejny knockout, co też nie było takie oczywiste w jego wcześniejszej karierze, bo zwykle wygrywał tak, że nie dawał wygrywać żadnej rundy, ale wygrywał na punkty od pewnego czasu. Ta siła ciosu chyba poszła u niego do góry. Teraz w marcu ma się spotkać prawdopodobnie z Kelly Pawlikiem. W takiej sytuacji, kiedy Super Six ci najlepsi zawodnicy są obarczeni kontraktami i muszą walczyć na Showtime, tak naprawdę walka z Pawlikiem to jest dobry pomysł, jeśli Pawlik akurat się przygotuje, jeśli nie będzie, jakoś wyrwie się z tego dołka psychicznego, w którym niewątpliwie się znajduje od czasu porażki z Bernardem Hopkinsem, to myślę, że to może być bardzo fajna walka. No i taki dobry test dla Luciana Butę. No i przede wszystkim chyba też duże nazwisko ze strony Pawlika, które sprawi, że ta walka będzie na antenie HBO, jakieś fajne pieniądze. No i wiadomo, że pewnie wszyscy czekają, być może za rok, być może za dwa, na starcie Luciana Butę albo z Jeanem Pascalem w wadze półciężkiej, albo być może ze zwycięzcą Super Six, którym zdaje się być na pozycji takiego lidera w tym peletonie Andre Ward. A jeszcze a propos Super Six, kolejne przytasowania nastąpiły i tak naprawdę ten turniej się troszkę rozmywa, bo to była super koncepcja, było 6 dużych nazwisk, może nie dużych, bo Dirrell i Ward przed turniejem byli dużymi nazwiskami, ale 6 takich zawodników, których starcia ze sobą w różnych kombinacjach naprawdę chciało się oglądać, a teraz pozostała trójka z tej startowej szóstki początkowej, trójka Ward, Abraham, Froch. Z tym, że Froch z Abrahamem walczą ze sobą w trzeciej rundzie fazy grupowej. Oba już są w półfinale, Ward też jest w półfinale. Tak naprawdę pozostała nam tylko jedna niewiadoma, Johnson z Greenem. Zawodnicy, którzy raczej nie pasują do tego turnieju, którzy z całym szacunkiem dla Johnsona, on miał swoje lata najlepsze za sobą. Teraz to już nie jest ten sam pięściarz. Green potrafi dużo mówić, nie potrafi dobrze boksować. Nie pasuje zupełnie do tej koncepcji, ale w takiej sytuacji zostali pozostawieni organizatorzy, telewizja Showtime, więc też z drugiej strony dobrze, że jednak kontynuują to, co zaczęli, bo jeśli teraz by przerwali i próbowali jakoś to dograć w trójkę, też straciłoby to samą wymowę, a tak naprawdę i tak prawdopodobnie będzie finał Andre Ward z Karlem Frochem albo Arturem Abrahamem. Myślę, że każdy bardzo chętnie tę walkę zobaczy. Z drugiej strony to też będzie w końcu finał turnieju Super Six. Te półfinały też może jakoś na randze swojej nabiorą, tak dzięki temu, że są półfinałami, a nie takimi normalnymi walkami organizowanymi w zastępstwie półfinału, także dobrze, że ten turniej jest kontynuowany. Trochę słabo, że Kester się wykruszył, ale tutaj wiadomo, zdrowie jest ważniejsze. Kontuzja Andre Dirrella dla mnie jest troszkę zagadkowa. Dwa razy, głównie ze względu na to, wiadomo, że ciężko kwestionować, jeśli ktoś mówi, że ma jakieś problemy z głową, ale tak naprawdę dwa razy był ustalany termin walki i ani razu Andre Dirrell nie zgłaszał tych problemów, że ma jakieś problemy neurologiczne. I raz był przekładany termin, nawet Showtime anonsowało tą walkę. Tak naprawdę też się mówiło sporo o tym, że Showtime szykuje jakiś legalny pozew, jakiś pozew sądowy przeciwko Dirrellowi i Wardowi, którzy wiadomo, że nie chcieli ze sobą walczyć, chociaż głośno o tym tak nie mówili. Także mi jakoś ciężko uwierzyć w tą nagłą kontuzję Andre Dirrella. Pewnie za rok wróci, na pewno wróci na antenie HBO, bo jego agentem jest Al Heyman, więc on już mu to załatwi.